Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witamy na wieczornicy patriotycznej. Był taki czas, jest taki czas. Tydzień temu uroczystości poświęcone 101. rocznicy odzyskania niepodległości Polski w Kałuszynie. W trzech odsłonach msza święta, składanie kwiatów i program tutaj w sali Domu Kultury. Ale w tym roku tak się złożyło, że nie tylko 11 listopada. W dniu dzisiejszym chcemy również poświęcić ten program właśnie rocznicy odzyskania niepodległości. Zespoły. Chór Wali Babki z Groszk Nowych pod kierownictwem pana Sławomira Skupieńskiego oraz zespół międzypokoleniowy Razem Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Domu Kultury w Kałuszynie i uczniowie Szkoły Podstawowej pod kierunkiem pani Teresy Kowalskiej przygotowali wieczornicę i raz jeszcze powrócimy do tematyki odzyskania niepodległości. Zapraszam serdecznie do wysłuchania, obejrzenia programu. Witam bardzo serdecznie pana burmistrza Arkadiusza Czyżewskiego z małżonką, jest z nami. I teraz możemy już zaczynać. Piotr Piela. Był taki czas. Dawno to było, ale prawda. Matka nie mogła zasnąć. Przyczuwała najgorsze. Ojciec gniew zacisnął w pięści i zmrużył oczy dwukrotnie. Nocą ze zmęczenia, rankiem z bólu. Dziadek upadł za progiem. Nie dał rady nadstawić drugiego policzka. Babcia nie zdążyła posmutnieć. Śmierć wyprowadziła ją w nocy drugimi drzwiami. Dobry dzień zapomniał nadejść. Choć czekano. Kogut nie zdążył zapiać po raz pierwszy, po raz drugi. Trzeci raz nawet nie próbował. Przyszli, z butami weszli w nasze życie. Chrystusa obrócił jeden zdjęty bólem, może wstydem. Matkę Bożą rozbili na kawałki. Dali czas, by się spakować, ale jakoś nie szło. Krzyczeli, pędzili, wieźli. Część zastygała w podróży na zawsze. Część rozbita jak Matka Boża na kawałki, ale nie do pozbierania już nigdy, bo figurkę kupiło się po tym drugą. Zawsze trzeba wracać, krzyż też wrócił na swoje miejsce. Nikt nie pytał dlaczego. Był taki czas. Pieśni patriotyczne przez wieki zakorzenione w tradycji narodu polskiego zagrzewały do walki w obronie ojczyzny. Dziś z kolei przypominają najpiękniejsze karty naszej historii, jednocząc wokół zawartych w nich treści, zachęcając do kultywowania tradycji naszych przodków. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie z pieśnią i poezją może wzruszą, może zaciekawią, bo będą to utwory wykonane prosto z serca, dla Państwa i dla Polski. Idzie żołnierz Borem Lasem. To najstarsza pieśń Wojska Polskiego. Piękna i sławna, jak wspomina Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu. To pieśń o żołnierzu tułaczu, napisana prawdopodobnie w czasach napoleońskich. Jej tekst uległ zmianom podczas kolejnych powstań i dwóch wojen światowych. Idzie żołnierz. Zespół Kaśniecka. Thank you.
dzisiejszy, 5 kwietnia 1831 roku. Tak śpiewano. Oto dziś dzień krwi i chwały. Dodawano odwagi do boju słowami. Hej, to Polak na bagnety. Żyj swobodą, Polsko, żyj. Warszawianka w wykonaniu zespołu Zgroszka. Oto dziś dzień krwi i chwały, oby dnie wskrzeszenia był. Gwiazdę Francji orzeł biały, patrząc los swój w górę zbił. A nadzieją podniecany woła do nas z górnej strony. Powstań Polsko, stróżka i damy, dziś swój tryumf albo stąd. Hej, kto Polak na bagnety, żyj z tobą. Marsz, marsz, Polonia. Już pożegnam niskie strzechy ojców naszych chatki. Już pożegnam bez powrotu ojcowie i matki. Marsz, marsz, Polonia. Marsz dzielny naród.
z okresu I wojny światowej, powstała w 1917 roku, a motywy melodii zapożyczono z cygańskiego romansu. Piosenka Piechota zostanie wykonana przez pokoleniowy zespół Razem.